W domu też zbawiona mama. W cudowny sposób Bóg wyprowadził nas ze wszystkich długów. I kiedyś jest taka sytuacja, że ja tak, wiecie, czuję w swoim sercu, tak, że jest tam jakieś nieprzebaczenie, tak, że jestem jakoś tam zazdrosna o tego mojego męża. Mówię, kurczę, jak to tam teraz będzie wyglądało, tak? Tyle kobiet było w świecie i tak dalej, a teraz mam tylko być ja i Artur. Jakoś to dziwnie wyglądało. I wiecie co? I Bóg do mnie powiedział tak, ty nie masz ufać swojemu mężowi, ty masz ufać mi, że to ja, wielki Bóg, trzymam twojego męża w swoim ręku. I powiedział do mnie tak, przebacz Arturowi, przebacz jemu wszystkie jego przewinienia. I wiecie co? Ja zdawałam sobie z tego sprawę, że żeby nasze małżeństwo było dobre, tak, to ja muszę mu przebaczyć. I Bóg do mnie powiedział, przebaczenie to decyzja. Podejmij decyzję, przebacz grzechy i nigdy nie wspominaj mu tego, a ja uleczę twoje serce. I to nie było łatwe, bo nie można powiedzieć, że to jest łatwe. To jest walka. Walka z samym sobą, tak? Diabeł przynosił do mojego umysłu różne sytuacje, różne obrazy i jak gdyby też byłam konfrontowana w swoim życiu z różnymi osobami, tak? Ale zawsze ogłaszałam Boże Słowo. Zawsze ogłaszałam, że ten, co jest we mnie, jest silniejszy niż ten, co na świecie. I wiecie co? Ja dzisiaj mogę mówić naprawdę śmiało i z takim czystym sercem, że kocham mojego męża. Kocham mojego męża i to jest najlepszy dar, jaki dostałam od Boga. Także mamy zapewnione zwycięskie życie przed Bogiem. Chcę wam jeszcze tylko powiedzieć takie jedno świadectwo.